Tu jest inny fragment z tyłu krateru. Wygląda na to, że przetrwał wybuch. Bo był pancerny. Znalazłaś sterownię. Już idę. Podoba mi się, w jaką stronę to zmierza. Kontynuuj. Co? Kiedy otworzyłam głaz, wessało powietrze z tej strony. Bo w komorze nie było powietrza. Ale alfy tam były. Sterowanie nie działa. Dostęp alfa nieaktywny. Co to do diabła jest dostęp omega? O nie. Grupo alfa. To bardzo trudne, ale posłuchajcie mnie, okej? To jest ważna sprawa. Długo o tym myślałem. No bo... ja... proszę, nie logujcie się do systemu, okej? No bo chodzi o to, że macie się nie logować do cholernego systemu. Chodzi o to, że po prostu nie mogę przestać myśleć o następnych pokoleniach. Tych niewinnych, pozbawionych skazy, mężczyznach i kobietach. Mamy dać im wiedzę? Jak jakiś dar? Ted, rozmawialiśmy już o tym. Wiesz, że Apollo ma ponad 3000 zabezpieczeń. To nie jest dar, to choroba. Oni są lekiem, a my chcemy przekazać im naszą chorobę. Naszą chorobę?
Nie. Nie wolno. Ale nie jest za późno. Jeśli dokonamy poświęcenia... Ted, wcale nie musi tak być. Zrobiłem to, Osamino. Jakieś 3 minuty temu. Wyczyściłem Apollo. Już go nie ma. Żadnej kopii. Poświęcenie? Żadne poświęcenie, tylko kulturowa czystka, ty szalona mendo. Tysiące lat cywilizacji. Przykro mi. Naprawdę przykro. Ale czasem, by chronić niewinnych, ktoś musi zginąć. Uwaga, awaria. Zrzut atmosfery. On zabił ich wszystkich. A zatem to dlatego... Dlatego zostaliśmy uwięzieni w błogosławionej niewiedzy. Chciał niewinnej przyszłości, pozbawionych skazy. Chyba nie widział rzezi w pierścieniu. Wszystko, co ci ludzie osiągnęli, cała wiedza, którą posiedli przedwieczni, przepadła. Zmieniona w pył. Starta w proch. Dokładnie jak sami Alfa. Nie. Nie w pył. Kiedy zamknęły się włazy, a ich proch rozwiał wiatr, powrócili do świata, który stworzyli. Świat, w którym żyjemy, jest pomnikiem tego, za co oddali swoje życie. Pomnikiem niepamięci. Nie, niepamięci, Silence. Nadziei. Główne obejście. Takie małe. Musisz tylko zabić nim Hadesa. Postaraj się tam nie spaść. Główne wejście nie obchodzi grawitacji. Trzymaj się.
To ty. Przez chwilę. Co? Nasza wspólna podróż dobiegła końca, Aloy. Ale nim odejdę, chyba powinienem ci opowiedzieć resztę historii. Mów dalej. Jakiś czas temu przyznałem, że byłem związany z zaćmieniem. Ale nigdy nie wyznałem pełni mojej winy. Tak naprawdę byłem tu od początku. To ja odkryłem Hadesa, uwięzionego w zniszczonym tytanie. I służyłem mu. Co? Obiecał mi wiedzę i dał ją. Nie masz pojęcia, jaką wiedzę. Co chciał w zamian? Współtworzyłem zaćmienie. Sfabrykowałem kult, armię fanatyków. Czemu mówisz mi to teraz? Bo musisz to wiedzieć, żeby wygrać. Kiedy znalazłem Hadesa, od razu zapytał mnie o iglicę. Nie o południk, o iglicę. Jak myślisz, dlaczego? Bo to Gaja stworzyła iglicę. Którą część Gai? Minerwę. Moduł deszyfrujący. Gaja zbudowała iglicę, aby nadać kody, które dezaktywowały roboty Faro. Wyłączały ich przetwornice biomasy. Hades chce wysłać nową transmisję, aby obudzić maszyny, żeby na nowo pożarły cały świat. Tak. Opierając się na zdobytej wiedzy, wyciągnąłem te same wnioski. Więc zaćmienie, wskrzeszone roboty Faro, to tylko narzędzia. Armia do zdobycia iglicy. Tak. Hades chce po raz kolejny zniszczyć całe życie. Chyba, że go powstrzymasz. Musisz mi powiedzieć wszystko. Hades, zaćmienie, wszystko. To długa historia, Aloy. No to zaczynaj. Zaczęło się od Focusa, znalezionego w starych ruinach, tak jak u ciebie wiele lat temu. W moim przypadku był bardzo uszkodzony. Tliła się w nim tylko iskra życia. Długo go studiowałem. Próbowałem naprawić, aż w końcu udało mi się. Zupełnie nowy wymiar postrzegania, tuż przed mymi oczami. Wtedy coś odkryłem. Słaby sygnał. Ktoś czegoś poszukiwał, dokładnie tak jak ja. Pokrewna dusza, nie ma co? Podążałem do źródła sygnału. To był zniszczony tytan, pogrzebany wśród dżungli klejnotu. Więc myślałeś, że to tytan? Stara machina? Nie wiedziałem, co myśleć. Widziałem taką maszynę wcześniej, choćby na Kurhanie. Ale ta była inna. Ona wciąż żyła. Gdy ją znalazłem, nie mówiła. Ale przywróciłem jej głos. Tak rozpoczęła się wymiana wiedzy. Chciała wiedzieć wszystko o naszym świecie. O plemionach i maszynach. Ale to iglica najbardziej ją interesowała. Czego chciało się dowiedzieć o iglicy? Jej dokładne położenie. Ukształtowanie terenu. Kto ją kontroluje. Tymczasem Hades zdradził mi wiele szczegółów o pradawnej technologii. Nakazał mi znaleźć i naprawić więcej fokusów. Wkrótce miałem już kilkadziesiąt sztuk. Dość na skromną armię. Przynajmniej dla jej dowódców. Nie dbałem o to. Tyle się nauczyłem. Fizyka, algebra. Nie masz pojęcia. A Kardża Cienia? Jaka jest ich rola? Wojna domowa u Kardża była szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Tak uważasz? Nie zgadzam się z tobą. Tak. W jedną noc stali się wygnańcami i pragnęli odzyskać święty południk. Przez religię byli podatni na manipulacje. Wystarczyło przedstawić Hadesa jako podziemny cień z ich wierzeń. Więc tak, to była okazja. Zorganizowałem spotkanie Bahavasa z Hadesem. Hilis też tam był.
Tak powstało zaćmienie. Wszystko dla odzyskania świętego południka. Ale Hadesa nie obchodzi południk. Ciebie też nie. Żyjemy w świecie upadłych miast i zaginionych plemion. Jedno mniej, jedno więcej. Poza tym byłem zbyt zajęty tworzeniem sieci fokusów wedle specyfikacji Hadesa. To było niesamowite wyzwanie. Zwłaszcza z modyfikacjami, które wprowadziłem samodzielnie. Miałeś okazję, by ich szpiegować. Tak. Byłem na tyle głupi, żeby służyć Hadesowi, ale nigdy na tyle, żeby mu ufać. Zainstalowałem tylną furtkę, jak nazywali to pradawni. Tajny dostęp, pozwalający śledzić wszystkie działania i wiadomości. Co sprawiło, że go zdradziłeś? Przecież nie wyrzuty sumienia. Co prawda, zacząłem się martwić, gdy zaćmienie uruchomiło starego robota. Dzięki moim urządzeniom. Zapytałem Hadesa o jego zamiary. Trochę późno. To prawda. Przestałem już być użyteczny. Gdy zakończyłem pracę nad siecią fokusów, Hades wezwał mnie, by przekazać nagrodę. Chwilę potem usłyszałem, jak skazuje mnie na śmierć. Odtąd nieustannie uciekam. Kiedy wpisałam się w te plany? Skąd ta wspólna ścieżka? Kiedy Olin cię spotkał. Wykryto zagrożenie systemu. To przykuło moją uwagę. Rozkaz zabicia dzikiej dziewczyny Nora? Dlaczego Hades miałby to robić? Ale potem zobaczyłem, że ta dziewczyna nosi fokus. I jest łudząco podobna do wielkiej uczonej Starego Świata. Hilis działał szybko. Myślałem, że nie żyjesz. A potem wykryłem twój fokus. Wewnątrz góry Nora. Im dłużej cię obserwowałem, tym bardziej byłem przekonany, że jesteś ważna i użyteczna. Dzięki tobie mógłbym w końcu odkryć sekrety Ziemi. Poprzysiągłem zrobić wszystko, aby ci się powiodło. Reszta, jak mawiali, jest historią. Wszystko, co zrobiłeś w imię wiedzy, Silence, to nie ma sensu. Słuchaj, nie wyznałem ci tego, żebyś mnie osądzała. Nie bywało. To cała historia. Reszta należy teraz do ciebie. Weź lancę. Przymocuj do niej główne obejście, a uzyskasz aplikator. Wtedy wystarczy tylko podejść do czaszki Hadesa i to wbić. Tak jest. O, nie ma sprawy. Science! Dokąd pójdziesz? Gdzie indziej i wszędzie. Jest jeszcze tyle do odkrycia, zanim nasz świat się skończy. A to wszystko? To oczywiście twoja sprawa. Okazało się, że to i tak twoja własność. Ja byłem tylko intruzem. Podróżowałem daleko, by cię znaleźć. Odebrałem twój sygnał. Główne sterowanie nie działa. Mówi Charles.
nie spodobałoby. Przyjrzałem się. Myślę, że to uruchomiłem. Podróżowałem daleko, by cię znaleźć. Odebrałem twój sygnał. To byłeś ty, prawda? Nie znam cię, istoto. Nazywam się Silence. A ty? Nie sądzę, żebyś wyzywał kogoś bezcelowo. W niej jest coś, czego chcesz. Wezwałeś, więc odpowiedziałem. Czy zdradzisz mi swoje imię? Hades. Jesteś dziełem przedwiecznych. Machiną wojenną? Zdefiniuj przedział czasowy. Przedział? Aha. Jest to czas panowania 13 władcy Królestwa Słońca Karcza. Zdefiniuj Karcza. Chyba posuwamy się za szybko. Czy stworzyli cię przedwieczni? Ciekawe, jak długo czekałeś tu pogrzebany, zanim się na ciebie natknąłem. Jak długo musiałbyś znowu czekać? Niewątpliwie jesteś bardzo potężny. Ale beze mnie nie ma to znaczenia. Korpus Tytana jest tylko siedzibą intelektu. Zdefiniuj Karcza. Teraz lepiej. Nadchodzą. Przygotowania zakończone. A, świetlisty Bahavas. Ujrzyj to, co ci obiecałem. Co to za... wielka machina. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie! Nie cofać się, Karcza Cienia! Błąd identyfikacji. Pokłoń się podziemnemu cieniowi. Podziemnemu cieniowi? Nie rozumiem. Czy Araman zrozumiał jastrząbuska gnieżdżącego się na oświecy? Tak mówi pismo. Araman podążył za cieniem, rzucanym przez iglicę. Do płaskiej góry, gdzie założono święty południk. Podążycie za cieniem ponownie. Jestem prawym człowiekiem. Wybrańcem słońca. Jednak gdy przychodzi potrzeba, moce cienia zdziałają to, czego nie zrobi samo słońce. O cieniu z przepowiedni, czy zwrócisz to, co nasze? Potrzeba armii. Słuchaj mnie, a południk będzie twój. Tego akurat możesz być pewien. Zadanie wykonane. Tak. Sieć fokusów działa zgodnie z twoimi specyfikacjami. Sprawdź ją, jeśli chcesz. Zaczekam. O tym, ale co się stało z Derwalem. Chciałem przypomnieć o nagrodzie, którą ukrywasz. Ale iglica. Przetwarzanie kwantowe. Dane są pilowane. Zbyt duża wielkość pliku uniemożliwia przesył. Cóż za... niedogodność. Przyjdź do mnie. Otrzymasz swoją nagrodę. Niech będzie. Chili się. Wykryto zagrożenie w zaćmieniu. Podaj jego imię o cieniu, a umrze. Zlikwidujesz istotę imieniem Silence. Silence. Tak. Prawdę szeptaną nocą widać za dnia. Nigdy nie był jednym z nas. Tak się stanie.
Zachowam na później. To tyle, jeśli chodzi o ostrożność. Te zaczepy trzymają mocno zbroję. Może jest sposób na uruchomienie mechanizmu i zwolnienie zaczepów. Jeszcze dwa. Jeszcze jedno. No i super, to ostatnie. Wszystko podłączone. Teraz ustawić pokrętła. To musi być jakiś kod. Udało się. Obejrzyjmy teraz te zbroje. Dobrze. Teraz zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Będę musiała coś zostawić.